Witam serdecznie, bardzo proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. Na rysunku przedstawiono oś liczbową, na której zaznaczono 5 punktów: A, B, C, D, E. Oceń prawdziwość podanych zdań, wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. No i mamy pierwsze zdanie. Punkt C odpowiada liczbie 7. Czy to będzie prawda, czy fałsz? P lub F? Więc tak, zobaczmy tutaj. Od czwórki do szesnastki mamy kilka punktów. One są w tej samej odległości. Sprawdźmy, gdybyśmy po jeden dodawali, tak, do kolejnych punktów, czy wyjdzie nam 16 od czwórki. 4 plus 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nie. Sprawdźmy po 2. Gdyby było 4 plus 2, to 6, 8, 10. 12, 14, 16. O, czyli tutaj odległość między jednym a drugim punktem to jest 2. I teraz nam tutaj fajnie wyszło, że pod literką C mamy współrzędną o wartości 10. Więc to zdanie będzie fałszywe, bo pod literka C odpowiada liczbie 10, a nie 7. Zaznaczamy fałsz. I przejdźmy do kolejnego zdania. Następne zdanie to jest: odległość między punktem A i D jest równa 6. Czy to będzie prawda, czy fałsz? Między punktem A i D, czyli to jest odległość między punktem A i D, czyli między 6 a 12, ile będzie jednostek. Więc teraz od liczby większej po prostu odejmę liczbę mniejszą. 12 minus 6 to wyjdzie 6. I to jest zdanie faktycznie prawdziwe. Odległość między punktami A i D jest równa 6. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.